Pytaj pani. Kochanie, to niedola ciężka, bo przez nie człowiek wolny niewolnikiem się staje. Równie jak ptak z łuku ustrzelon spada pod nogi myśliwca, tak człowiek miłością porażon nie ma już mocy odlecieć od nóg ukochanych. Kochanie to kalectwo, bo człowiek jak ślepy świata poza swoim kochaniem nie widzi. Kochanie to choroba, bo w nim człowiek jak w obłąkaniu z miesiącem gada, rad miłe imię na piasku pisze, a gdy mu je wiatr zwieje, wtedy szlochać gotów. Każe z takiego kochania psom buty uszyć. A jednak, jeśli miłować ciężko, to nie miłować jeszcze ciężej. Bo kogóż bez kochania nasyci rozkosz, sława, bogactwo? Kto nie powie ukochanej, wolę cię, niżli królestwo, niżli sceptr, niżli zdrowie, niżli długi wiek. A ponieważ każdy chętnie oddałby życie za kochanie, wtedy kochanie więcej warte od życia.